Siemanko, z tej strony Kamil, witam was w kolejnym odcinku Paczki Hema. Taka sytuacja, jak widzicie na ekranie, przechodzimy do kolejnego meczu i cały czas za pierwszym razem znajdowało mi tego samego gracza, niestety. No i jak widzicie, on miał opóźnienie 2, spadało do 1, 2, 1 i tak dalej. Czekałem, aż on znajdzie grę i dopiero ja kogoś znajdę. No ale cały czas, 3 razy pod rząd, czy nawet 4, znajdowało mi go, jak widzicie, kolejny raz. Już chciałem wyjść, no ale pomyślałem, dobra, zagram, chociaż nienawidzę tak grać, ponieważ gra jest wolniejsza. Nie wiem, czy to zauważyliście, ale jeżeli opóźnienie macie troszeczkę już gorsze, wtedy gra jest o wiele, wiele wolniejsza. No i w 71 minucie i Barbo strzela na 1-0, naprawdę przebijałem się, robiłem cuda niewidy, żeby tylko nie przegrać tego meczu, żeby go wygrać. No i niestety w 76 minucie tracimy drugą bramkę, mój obrońca zostaje po prostu odepchnięty, jeszcze bramkarz ratuje sytuację, niestety Cuadrado strzela bramkę na 2-0, no i ten margines błędu już się zmniejsza. Nie mogę po tym meczu żadnego już przegrać. Tutaj w 90 minucie już po prostu wszystko rzuciłem do przodu. Nie udało się, przegrywam 3-0. To i tak nie ma różnicy, czy przegrałbym 1-0, 2-0, czy 3-0. Przegrywamy ten mecz i następnego nie możemy przegrać. No i sprawdźmy jeszcze, jak tam wyglądało to spotkanie. W statystykach było bardzo, bardzo wyrównane. No ale przegrałem 3-0. Także przechodzimy do kolejnego spotkania. Czemu zacięło mi się tu obraz? Tak, nie wiem, nie mam pojęcia. W każdym razie przechodzimy do kolejnego spotkania i teraz zostały mi dwa spotkania, które muszę wygrać, żeby te 18 punktów zgarnąć i żeby awansować do drugiej ligi. Sprawdźmy. Początek tego spotkania, 30 sekunda, przeciwnik zaczynał, więc nie mogłem zacząć w moim stylu. Bardzo ładnie Benteke i Eto wymieniali się piłką. Eto po prostu schodzi, Ronaldo Chop, strzał z daleka, znaczy z daleka. Wszedł po prostu w pole karne po długim słupku, no i w drugiej minucie wygrywamy 2-0. Nie mogłem tego spotkania przegrać, więc na maksa grałem. Widzicie, wślizgi idealnie wchodziły, całkiem nieźle to spotkanie wyglądało. No i Eto zawija, ten fizyka piłki trochę zadziałała i w tym momencie w 13 minucie wygrywamy 3-0. Widzicie, że on zaczyna spotkanie i myślicie, no nie, to ty straciłeś, straciłeś bramkę. Nie, nie straciłem, popełnia koszmarny błąd przeciwnik i w tym momencie wygrywamy 3-0. Kolejna akcja, minuta 61 już, jak widzicie, znowu my atakujemy, kolejna akcja, Young podaje do Eto, Eto strzela przy ziemi, no i w tym momencie wygrywamy 4-0, tak też się to spotkanie skończyło, więc zostało ostatnie spotkanie, w którym muszę wygrać, muszę zgarnąć 3 punkty, żeby awansować, no i żeby mieć szansę na awans, tak, jak widzicie, 15 punktów, ostatnie spotkanie zostało, 4 porażki aż w trzeciej lidze. Coś, koszmar, tak można to nazwać. No i otwórzmy te dwie paczki. W tej nic ciekawego, dwóch graczy już miałem. Także widzicie, że nieraz większość graczy naprawdę już mam w klubie. No i otwieramy kolejną paczkę, a w niej Ronaldinho, legenda, która nadal gra, żyjąca legenda, Ronaldinho. No i przechodzimy do kolejnego spotkania. Ostatniego spotkania w trzeciej lidze. Nieważne, czy wygramy, czy przegramy, jest to ostatnie spotkanie w trzeciej lidze. No i zaczynamy w trzeciej minucie. Benteke ładnie podaje do Eto. Eto daje do Benteke, no i ten przerzuca nad bramkarzem. No i jeżeli tak się zaczyna, to nie może nic gorzej pójść. Tak mi się przynajmniej wydawało. Niestety mamy dalej minutę 34. Złe podanie, przeciwnik przejmuje, bardzo dobrze mnie przeczytał. Biabany podaje do Hondy. Honda wbiega, strzela, no i idealnie to zmieścił. No piękna brameczka dla niego. I w tym momencie jest 1-1. Kolejna akcja, minuta 59. Tutaj na dole widzicie, ucieka Jesus Navas. Jesus Navas szuka tutaj miejsca do oddania strzału. Schodzi, ruletka, strzał. I kuźwa, co to było? Powiedzcie mi, co to było? W tym momencie pokazuję wam akcje, jakie miałem. Wiem, że większość z was chciałoby akcje w ogólnie zobaczyć, ale naprawdę zajmuje to tak dużo czasu, znalezienie odpowiedniej akcji, no, że ciężko jest to robić. Ja wolę pokazywać bramki i tak to jest najważniejsze. Kolejny strzał. Główka nie wpadła. No i dalej jest 1-1. Przerzutka do Jesusa Navasa. Znowu Jesus Navas schodzi do środka. Podanie do Runeja. Runej strzela. Bramkarz broni i Young nie dobija piłki. I dalej mamy 1-1. Nieważne, czy wygram to spotkanie, czy zremisuję, i tak nie awansuję. Muszę to wygrać, czy przegram, czy zremisuję, i tak nie awansuję. Muszę to wygrać. 83 minuta, to jest jedna z ostatnich akcji. Benteke dostaje piłkę, no i Benteke będzie próbował z daleka, szczęścia, niestety się nie udaje. Kolejna akcja, minuta 89, no to już naprawdę wszystko do przodu puściłem. Pięknie tutaj Benteke przeszedł, przeciwnik popełnia błąd, schodzę do środka, pięknie, Eto strzał i nie ma bramki. I to jest koniec spotkania.
Czyli koniec serii? Nie. Po prostu to, co przeczytałem w ostatnio, że jestem miękką cipką w komentarzach i że nie potrafię wygrać trzeciej, drugiej, ani pierwszej ligi, to mnie zmotywowało do tego, że od następnego odcinka po prostu wejdziemy do tej pierwszej ligi. Nieważne, jak to zrobimy. Będę grał wszystkimi składami, ale przed tym będzie pack opening za 400 tysięcy. Wszystkie końce wydam na paczki, a później dojdziemy do pierwszej ligi spokojnie. Także to było na tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Na razie.